Znamy już największą niespodziankę tej pierwszej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce i widzimy się po spotkaniu Stal Rzeszów, Odra Opole. Niespodziewany wynik na Podkarpaciu, no bo Odra wywozi cenne 3 punkty i świetnie inauguruje sezon. Jednocześnie gromi właściwie Stal Rzeszów, strzelając drużynie trenera Zuba aż 5 bramek. Po kolei myślę, że można tutaj zacząć od początku, a więc od takiej, powiedziałbym, bardzo swobodnej gry gości. Zganiłbym przede wszystkim Stal Rzeszów za taką bierność w obronie. Zresztą podczas meczu puściłem takiego tweeta, że aż się dziwię, jak łatwo dochodzą piłkarze rywali do sytuacji podbramkowych. Gdzieś tam w defensywie nie zgadzało się właściwie nic. Szwankowała komunikacja, powiedziałbym, krycie piłkarzy i też taka gra, powiedziałbym, w kolektywie. No, dużo błędów indywidualnych składało się na to, że piłkarze Odry z bardzo dużą łatwością podchodzili pod bramkę gospodarzy. Najpierw trafił Gala, to była bramka na 0-1, no i ten gdzieś tam worek z bramkami się otworzył. Później mamy trafienie Niziołka, to jest taki najgorszy rzecz jasna moment do strzelenia bramki, bo końcówka pierwszej połowy i do szatni piłkarze gospodarzy schodzili z wynikiem 0-2. No i z takim przeświadczeniem, że raczej tego meczu nie wygrają, przynajmniej tak wskazywałaby na to pierwsza bezbarwna po stronie piłkarzy Stali połowa. W drugiej części meczu, no oczywiście ta świetna sytuacja, mówię tutaj o niewykorzystanym rzucie karnym przez Paczobuta, to był kluczowy moment meczu. Tutaj gdyby Stale trafiło na 1-2, jestem przekonany, że by ten mecz nawet wygrała, znając gdzieś tam niezłomność tej drużyny i jednocześnie muszę się odnieść do tych jakby dużych zmian kadrowych. Wiele ogniw odeszło, no i generalnie taka rewolucja transferowa, zmienił się także trener, nie ma już w tym klubie Daniela Myśliwca, no i myślę, że ten zespół po pierwsze będzie miał problemy w tym nowym sezonie, już z pewnością nie zakończy tych rozgrywek na miejscu barażowym, a po drugie myślę, że potrzebuje ta drużyna czasu, by wejść na swoje odpowiednie obroty. Później strzelali bramkę Kamiński, a także Makuszewski, to jest gol z rzutu karnego, no i mamy już taką, powiedziałbym, sytuację już właściwie pewną, wynik 0-4, no i wydaje się, że nic tu się już więcej nie może stać. Tym samym piłkarze Stali atakują, najpierw Flyczko na 1-4, fantastyczna akcja i gol, który dawał nadzieję i gdzieś tam dał po prostu gospodarzom tlen. Myślę, że to był taki ostatni moment na to, by gdzieś tam to się wszystko zmieniło, żeby ta drużyna zyskała takie drugie życie, no i w perspektywie tego meczu mogła powalczyć o coś więcej. Wyobrażam sobie, że nawet Stal mogłaby się pokusić o remis, gdzieś tam strzelając jeszcze szybko 3 bramki, ale pewnie cały fokus poszedł na ofensywę, no i gdzieś tam piłkarze gospodarzy zapomnieli, że trzeba jeszcze szczelnie bronić. Potem mamy bramkę Ponce, to jest wynik 2-4, no i Galan jakby dobija tutaj piłkarzy Stali, natomiast cały ten doliczony czas gry, jeszcze po drodze była delikatna awantura, cały czas Stal napierała i myślę, że gdyby tutaj jakby lepsza była finalizacja, no to być może jeszcze jedna bramka by padła, która dałaby z pewnością więcej, powiedziałbym, takiego przekonania i pewności siebie gospodarzem i jednocześnie więcej nerwów po stronie Odry, bo myślę, że piłkarze z Opola jakby też są w takim, powiedziałbym, pewnie pozytywnym szoku, że potrafili wygrać z mocnym rywalem, że potrafili strzelić 5 bramek, jednocześnie grali bardzo dobrze, ale też nie grali jakiegoś wybitnego futbolu. Mam wrażenie, że to właśnie piłkarze Stali za dużo pozwalali rywalom, natomiast też trzeba pochwalić piłkarzy Odry Opole, którzy wskoczyli na pozycję lidera. Tak, to niespodziewana Odra jest liderem po pierwszej kolejce. Mówiąc szczerze, obstawiam Odrę jako tą drużynę, która może opuścić Fortuna pierwszą ligę. No i gdzieś tam piłkarze z Opola zrobili mi psikusa, wygrywając wysoko w pierwszym meczu, wyprzedzając między innymi Lechię Gdańsk, która dotąd zajmowała miejsce numer 1. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy w perspektywie całego sezonu. Natomiast start wyśmienity w wykonaniu piłkarzy z Opola. Natomiast falstart po stronie piłkarzy Stali. Będziemy obserwowali, jak to się dalej potoczy. Kanał 365 Dni o Piłce. Zachęcam oczywiście do kciuku w górze. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.